Cześć, witaj się w kolejnym domowym spa. Dzisiaj Wam pokażę kosmetyki, które ostatnio pojawiły się w nowościach kosmetycznych. Czyli będziemy testować nowy krem, nowy peeling, serum, maseczkę, nawet produkt do mycia twarzy się nowy pojawił, ponieważ skończyły mi się żele, więc stwierdziłam, że to będzie dobra okazja, żeby przetestować te kosmetyki a propos domowego spa. Jak widzicie, ja już jestem trochę zmęczona, chciałam troszeczkę odsapnąć i właśnie zrelaksować się wieczorem, więc to też Wam polecam i za każdym razem, kiedy wrzucam Wam domowe spa, biegniecie do łazienki i sięgacie po produkty, które Wy macie dostępne i też relaksujecie się w domowym zaciszu. Ja dzisiaj tak właśnie zrobię, więc najpierw sobie zmyję makijaż, a później użyję pierwszego nowego produktu, więc na pierwszy ogień pójdzie bardzo ciekawy kosmetyk, zaraz zobaczcie jak. Po metodzie OCM, jak ją stosujemy, to jak dobrze wiecie, trzeba zmyć też buzię żelem, usunąć resztki olejku z twarzy. I ja dzisiaj pokażę Wam nowość. Powiem Wam, że jestem naprawdę zmęczona, więc to spa mi się przyda. To jest taka pianka. Ja już Wam mówiłam w poprzednim filmiku, że to jest taka pianka o zapachu róży. Ja generalnie uwielbiam takie zapachy, więc dla mnie strzałem dziesiątkę są wszystkie kosmetyki, które mają taki zapach. One są z reguły delikatne. To jest w ogóle kosmetyk przeznaczony do skóry wrażliwej, podrażnionej, która jest skłonna w ogóle do zaczerwienień, do podrażnień. W ogóle róża ma działanie łagodzące, więc dla osób, które borykają się z takim problemem, takie produkty są naprawdę świetne. Mnie się sprawdza ta pianka naprawdę fajnie. Ona jest bardzo łagodna, zwłaszcza kiedy jest rano. Jeżeli macie naprawdę duże problemy ze skórą, spokojnie możecie używać wieczorem. Ona Wam nie domyje niestety makijażu. Moim zdaniem jest troszkę za słaba. Używamy teraz dużo wodoodpornych kosmetyków, często kremów BB, więc generalnie ona się sprawdzi fajnie rano, ponieważ jest delikatna, taka pobudzająca, odświeżająca generalnie. I dzisiaj będę ją nakładać taki płatek kosmetyczny. O tym płatku opowiem Wam troszeczkę w kolejnym filmie, ponieważ będę Wam pokazywać produkty, które mi pozwalają oczyścić właśnie skórę, ale Wam od razu pokażę ten płatek, jak on się sprawuje w praktyce. I takie 2 do 3 pompek nakładamy na, nie wiem, forolunę, tak? To możecie używać dowolnych produktów. Ja ten płatek ostatnio, słuchajcie, miłością wielką pokochałam i zamiast foroluny właśnie jego używam. Więc sobie tutaj rozprowadzam po całej skórze piankę i będę ją generalnie nakładać. Ja zmyłam makijaż, słuchajcie, więc ta pianka jest fajnie łagodząca właśnie po metodzie OCM, gdzie czasami skóra jest bardzo wrażliwa na właśnie przetarcie, na przykład ściereczką muślinową, czy ewentualnie ściereczką z mikrofibry, więc ta pianka bardzo ładnie będzie łagodzić wszelkie zaczerwienione stany właśnie po takim większym peelingu. Ja dzisiaj stawiam na taki bardziej delikatny peeling. Ostatnio robiłam takie mocne szorowanie, więc na razie moja skóra odpoczywa. Ja raz w tygodniu robię mocniejszy peeling, a raz w tygodniu taki łagodniejszy. Więc spłuczę sobie skórę. Ale słuchajcie, zapach jest bardzo taki naturalny, łagodzący, wręcz bym powiedziała taki relaksujący. Ja w ogóle bardzo lubię pianki do mycia twarzy i do nich zdecydowanie chętnie wracam. Ostatnio miałam fazę na żele, ale pianka to jest dla mnie taki produkt, do którego ja wracam z sentymentem, więc bardzo je lubię. Dobra, spłuczemy sobie tą piankę, bo jak widzicie już mi mało zostało, skóra jest taka fajnie nawilżona. I zaraz do Was wracam. Przyszła pora na peeling i tutaj będzie nowość. To jest akurat marka Coslys. Podobno bardzo łagodna w działaniu, ma dużo tutaj fajnych składników, między innymi, już Wam mówię, zawiera ekstrakt z lilii bio, wodę kwiatową z wiązówki błotnej, złuszczający perełki jojoba oraz odżywczy właśnie olejek jojoba, czyli coś dla takiej zmęczonej, podrażnionej skóry. I to jest taki w zasadzie krem. O, zobaczcie, to jest taki kremik, który właśnie ma nam złuszyć. To jest w ogóle świetny produkt, jeżeli na przykład lubicie peelingi robić rano i czuć w ogóle pod dłońmi takie perełki, znaczy takie granulki w zasadzie, takie okrągłe. One nie mają takich, takich bardzo wyostrzonych kształtów, przez co ten peeling jest łagodny, ale czuć te granulki, one są bardzo łagodne dla skóry, ale czuć, że coś peelingują, więc to jest super. Ja się bałam, że to będzie taki krem złuszczający. Ja raczej wolę wieczorem takie właśnie produkty z granulkami,
ale to nie są na przykład łupinki orzechów, gdzie będą Wam podrażniały skórę twarzy. Takimi okrężnymi ruchami wykonała sobie peeling. Jeżeli chodzi o zapach, jest bardzo neutralny. Praktycznie go nie ma, więc osoby, które nie lubią właśnie perfumowanych produktów, będą zadowolone, ponieważ tutaj czuć po prostu jakiś naturalny produkt. Te produkty w ogóle z ekocertem, z certyfikatem Biora, czyli mają bardzo perfumowany zapach, typu, nie wiem, mleczko z Lancome. Więc tutaj musicie jakby wziąć to pod uwagę przy zakupie. Ale mnie to akurat nie przeszkadza, bo czasami w takim momencie, kiedy jesteście zmęczone, to te wszystkie zapachy, które Was uderzają, są bardzo męczące, a tutaj naprawdę pamiętamy o ustach, ewentualnie tutaj w nosie, są bardzo, bardzo męczące, więc akurat to jest bardzo przyjemne. No i peeling powinien trwać około minuty, więc ja sobie jeszcze troszeczkę pomasuję skórę. Pamiętajmy o tutaj strefie nosa, strefie, gdzie najbardziej nam się gromadzą suche skórki, między brwiami. No i oczywiście o ustach. I zaraz sobie zmyję mój peeling lipidowego skóry, więc jest ok. I będę nakładać, słuchajcie, maseczkę złuszczającą. Ja mam jeszcze wersję detox, pokazywałam Wam. Natomiast chciałam Wam pokazać ten efekt takiego rozjaśnienia i w ogóle gładkości tej skóry. To jest akurat maseczka peel, czyli właśnie taka peelingująca, złuszczająca z kwasami AHA. I to jest taka rozświetlająca maseczka. Ona ma taką formę, już Wam zresztą pokazuję, takiego, światło poszło, takiego trochę glutka, ale ładnie rozprowadzamy ją na skórze. I słuchajcie, na początku czuć takie lekkie szczypanie, w trakcie minimalnie bym powiedziała, nie czuję jakiegoś bardzo mocnego takiego złuszczenia, w sensie, że to jest takie nieprzyjemne takie uczucie, że coś mi tutaj w tej maseczce przeszkadza. Ale na początku czuć jak mrowi i później ustaje, tak? Czyli ona delikatnie właśnie nam złuszcza skórę. Ja ją będę trzymać około 10 do 15 minut, zaraz też do Was wrócę, jak właśnie ta czas tej maseczki jakby się skończy. I zobaczycie, jaki fajny efekt jest. Ja jestem bardzo zadowolona z tej maseczki. W ogóle skóra jest taka rozjaśniona. Ja sobie zrobiłam ostatnio, słuchajcie, tą maseczkę w weekend. Jak przyszłam do pracy, koleżanka mówi, wow, ty chyba naprawdę wypoczęłaś. Mimo, że ten weekend dla mnie był taki w miarę, jeżeli chodzi o wypoczynek. Natomiast sobie zrobiłam właśnie w niedzielę maseczkę i taka przyszłam rozdanielona do pracy. Moja koleżanka mówi, Jezu, jak ty super wyglądasz. Więc myślała, że chyba leżałam, tak powiem, brzuchem do góry i nic nie robiłam. Ale to nieprawda, tylko kwestia po prostu też dobrej pielęgnacji, skóra wypoczywa, oddaje nam to, więc myślę, że to jest fajne rozwiązanie. A jeżeli chodzi o domowe spa i robienie sobie naprawdę często takiego spa, bo nasza skóra wtedy odpoczywa, relaksujemy się po pracy. Także daję sobie 15 minut i zaraz do Was wracam. No, jak już zdjęłam maseczkę i nałożyłam oczywiście prewencyjnie emulsję, bo emulsja to jest taki kosmetyk, który powinien się pojawić w ogóle w naszej pielęgnacji porannej i wieczornej, który jest jakby pierwszym kosmetykiem, który nakładamy na skórę, dopiero później serum czy krem, to muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, czy Wy to widzicie. W ogóle to, co ja widzę tu, a widzę w kamerze, to jest zupełnie dwie różne rzeczy. Tutaj skóra jest taka świetlista, w ogóle napięta, ona się błyszczy swoim blaskiem. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale jest taka ukojona, jednocześnie widać, że ta warstwa takiego zalegającego na skórka, które no notabene nie jest jakiś taki bardzo uciążliwy, ponieważ ja robię na bieżąco sobie peelingi, ale muszę Wam powiedzieć, że po tej maseczce, w ogóle jak ona jest nałożona, ja widzę takie napięcie skóry, takie wygładzenie, to jest coś, czego ja poszukiwałam i generalnie takie maseczki o bardzo, bardzo naturalnym składzie, typu Sylveco czy Ecolab, no nie dadzą Wam, tak? Więc tutaj trzeba generalnie z takim bardziej zaawansowanym składem użyć kosmetyku. Nie mówię, że chemiczny, ponieważ no tutaj te kosmetyki mają certyfikaty, więc one nie są jakoś tutaj napompowane chemią. Ale jest naprawdę bardzo fajne uczucie i przyszła pora na serum. To jest teoretycznie SOS. Ja dawno nie używałam kosmetyku, który by tak napinał skórę. Pamiętam, że serum z The Button Rub dało mi taki właśnie efekt takiej napiętej skóry, takiej wypompowanej dosłownie, czy takiej napompowanej wręcz tak do przodu. I to jest właśnie takie serum, które zawiera kwas hialuronowy, ma za zadanie bardzo, bardzo nawilżyć skórę.
I ja czuję napięcie, duże napięcie, bo to jest odczuwane, że mówiłam w holu, że to jest takie odczuwalne napięcie przez kilka dobrych godzin. Świetnie się sprawdza na wieczór i ona ma taką konsystencję, ja bym powiedziała, że bardzo podobnego, bardzo ma taki podobny kolor do serum z Vichy Idealia. I on nakłada na policzki, na nos, na całą praktycznie skórę twarzy do wchłonięcia się. I muszę wam powiedzieć, że od razu czuć takie taką łagodność na skórze i generalnie to serum rozprowadza się jak mleczko do makijażu, takie bardzo aksamitne konsystencje, jest naprawdę super. Bardzo mi się przyjemnie używa tego serum i naprawdę zauważyłam takie wygładzenie skóry. To jest... powiem wam tak, kiedyś generalnie potrzebowałam około 2 pompek kremu Barberano, gdzie po prostu chciałam sobie wyrównać kolor skóry, przykryć jakieś ewentualnie, nie wiem, zaczerwienienia, a teraz mam ochotę, żeby ta skóra była, czy też mam generalnie po chorobie, słuchajcie, zauważam, że po prostu lubię, jak na mojej skórze jest mniej makijażu, ona jest mniej obciążona, pielęgnacja mi zastępuje tak naprawdę bardziej kryjące kosmetyki, typu właśnie podkład czy korektor. Ja w ogóle nie używam korektora, nie wiem, czy jest mi potrzebny, może jest, niektórzy mówią, że jest, niektórzy mówią, że super, w ogóle bez korektora sobie radzisz. Użyję sobie krem pod oczy ślimakowy. Bardzo go też lubię, więc też krem się pojawi. I pamiętajcie, że takim właśnie ruchem do zewnątrz, nie do wewnątrz, tylko do zewnątrz. Tak? Dobrze mówię? Do wewnątrz, o, do wewnątrz. No i wklepujemy sobie takim, troszeczkę rozbudzamy tą skórę pod oczami. I ostatnim kosmetykiem, który będę używać po serum, generalnie powinnam minimalnie poczekać, aż on się tak super, super wchłonie, ale on ładnie nam napina skórę, ale też nie pozostawia takiej tłustej warstwy, jak widzicie. Jest bardzo, bardzo w ogóle się szybko wchłania. I będę używać kremu, który świetnie sobie radzi, jeżeli macie kurację z kwasami, jest bardzo łagodzący, ma taką bardzo przyjemną konsystencję. I to jest kosmetyk, który możemy używać zarówno na dzień, jak i na noc. Jest z dodatkiem aloesu, więc jest bardzo łagodzący. I też przy takim napinającym serum będzie się fajnie sprawdzał jako po prostu takie nawilżenie, bo sera napinające są generalnie przyzmaszczkowe, też silnie nawilżające, a tutaj mamy taką kompleksową po prostu pielęgnację, kolejną warstwę kosmetyku, która będzie nam pielęgnować skórę. Krem ma taki przyjemny zapach, ale też nie jakiś irytujący i czujemy taką właśnie, podobnie jak w serum, konsystencję mleczka. Bardzo wygląda, że skóra naprawdę jest taka wypoczęta. Najbardziej w ogóle lubię serum z tych kosmetyków i maseczkę, powiem wam szczerze. One mi po prostu dają taką radość w używaniu. Fajne są te kosmetyki, naprawdę. I w ogóle sam wygląd tej maseczki, to opakowanie jest takie profesjonalne, bym powiedziała. Ten krem ma jedyny minus, że w momencie, kiedy nałożymy sobie jakikolwiek serum, jakikolwiek olejek, to się trochę tak rozmazuje, trzeba albo go wklepać, albo po prostu poczekać, aż się wchłonie. Więc ja po prostu może poczekam, nie będę tak tej skóry też rozciągać. I zobaczcie, w ogóle te wszystkie kosmetyki mają takie wykończenie nie tłuste, nie obciążające. Więc to jest akurat fajne, ponieważ skóra w momencie, kiedy ma bardzo takie bogate konsystencje na skórze, ona się po prostu przeciąża, więcej wam wydziela sebum, więc trzeba... Ja w ogóle jestem, i to też wam opowiem w takim może osobnym filmie odnośnie sekretów koralnych, bo myślałam, żeby właśnie zrobić taką serię. Co koralanki używam, jak używają, że są takie zadowolone z pielęgnacji, więc jednym z takich sekretów jest właśnie pielęgnacja wielowarstwowa, która nie składa się z ciężkich kosmetyków. Kiedyś nam się kojarzyło, że nakładanie ilości po prostu takiej od twarzy jest, wydawało nam się, że jest kluczem do pięknej cery, a tak wcale nie jest. Więc
Porozmawiamy sobie o tym w osobnym filmie, ale na ten moment Wam bardzo dziękuję za tą łaskę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że przetestowałam dla Was w miarę jak najbardziej rzetelnie kosmetyki. Opowiedziałam Wam o nich trochę. Jeżeli kosmetyki trafią do ulubieńców, to oczywiście na bieżąco będziecie o tym wiedziały, ale już Wam mówię, że świetne, świetne produkty to maseczka i serum. One są naprawdę, są genialne produkty. Jeżeli chodzi o krem, to dla mnie to jest uwieńczenie pielęgnacji, po prostu takie dobre nawilżenie. Dla osób, które mają problemy z cerą, lubią w ogóle produkty z OLS-em, mają skórę przysuszoną, to będzie świetne. Natomiast pianka, słuchajcie, pięknie pachnie, jestem z niej bardzo zadowolona. Peeling też generalnie będę raczej używać rano, ponieważ jest taki delikatny, ale dla osób, które rzadko robią peeling i nie są przyzwyczajone, czy mają skórę naprawdę wrażliwą, ten peeling będzie po prostu strzałem w dziesiątkę, więc super. No a więcej dowiecie się w ulubieńcach, czy ewentualnie te produkty jakoś na stałe zagoszczą u mnie w kosmetyce, ale raczej tak. Nic mi się tutaj nie jakoś tak nie spodobało, więc jak najbardziej ja w ogóle no cieszę się, że na takie kosmetyki trafiłam i tak mi się fajnie sprawdzają, także podlinkuję Wam na dole. I możecie same sobie sprawdzić składy, czy Wam to odpowiada, czy takiego szukacie kosmetyku, więc wszystko będziecie miały na dole. Ja się na tym z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Pa, pa!